Więc zaczynamy punktualnie, co się podobno rzadko zdarza na tego rodzaju wydarzeniach. Mam nadzieję, że wszyscy słyszycie mój donośny głos. Witamy Państwa na 10. jubileuszowym ogólnopolskim plenerze chrzestnym, który nosi w tym roku tytuł Oko Sztuki. Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. Dzięki pałacowi, dzięki powiatowi mogliśmy zrealizować projekt współfinansowany, to muszę powiedzieć, ze środków powiatu wałmińskiego i Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury. Jest z nami pani Henryka Michalczewska, naczelnik Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków. Tak, która z nami zaczynała ten plener 9 lat temu, bo lat jest 9, ale plener jest 10. I powróciła do nas na jubileusz. Można powiedzieć. No i dzięki tu pani dyrektor Magdalenie Droguskiej i zespołowi pałacu, który w tym roku bardzo nam pomagał, wyjątkowo w stosunku do lat poprzednich. Ponieważ mieliśmy tu 4 dni intensywnych warsztatów od świtu do ciemnej nocy. Bardzo dużo osób nas odwiedziło, mieszkańców. Więc ja może powiem, jakie wystawy macie Państwo do odwiedzenia. Tu najbliżej nas jest wystawa kolegi, który z nami w grupie działa od lat. To są jego grafiki do książki Listy do syna pani Wioletty Makusik. Pani Wioletty Makusik. 3 pozycje wiszą na sznureczkach, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to sobie można obejrzeć przy tych ilustracjach. Idąc dalej po prawej stronie z tyłu jest wystawa naszych 2 artystów, którzy mają dzisiaj w tym roku wyjątkowe jubileusze. Pani Gabriela Czarnecka z Wołomina, znana pewnie wielu z Państwa 30-lecie pracy twórczej. Za chwilę zapraszam do tutaj. Ja może zaproszę oboje Państwa tutaj do nas na chwileczkę. Gabrysia się zagadała. Dodam może, że oboje Państwo i Gabriela i doktor Cerański są z nami od pierwszego pleneru i w zasadzie uczestniczyli we wszystkich 10 edycjach, za co im serdecznie dziękuję. Również. Wystawa następna to jest nasza poplenerowa praca w tamtej sali pierwszej, na mojej prawej w tej chwili. I to są prace, które tworzą taką naszą wystawę poplenerową. W sali po lewej, nazywanej szatnią, jest wystawa tych prac, które się nie zmieściły, bo już ciasno nam się zrobiło, ale też prac warsztatowych i są autorami osoby od lat 5 do 90. Więc przekrój jest bardzo duży, niektóre prace są bardzo ładne. No i oprócz tej 2 Państwa i mojej skromnej osoby z nami jeszcze po raz 10 jest Jarosław Marek Komorowski, fotograf i w tej chwili kamerzysta, który też miał swoje wystawy. No i na górze zaśpiewa dla Państwa mój syn Wojciech Urbanowski, który też jest z nami od pierwszej edycji. Za każdym razem śpiewa. Coś zapomniałam powiedzieć? Jeszcze nie sam oczywiście, tak? Więc przedstawi na pewno nam wszystkich swoich przyjaciół. Wśród gości witamy też pana Konrada Rydla, radnego sejmiku. Cieszymy się, że już nie pierwszy raz gości na naszej uroczystości. No i ja chyba tyle. To i tak bardzo dużo. Tak. Chciałam powiedzieć, że pani Teresa Urbanowska powiedziała wszystko, to co ja sobie też zaplanowałam do powiedzenia, aby powiedzieć. Ja cię zostawiłam. Ja tą listę to już widziałam, tak? To jest ponad 24 osoby, które wzięły udział w plenerze naszym jubileuszowym. No i oczywiście ponad 50 chyba osób, które uczestniczyły w warsztatach przez 4
4 dni, które odbywały się tutaj na terenie Pałacu w Krzęsnym. Te warsztaty pod okiem naszych malarzy cieszyły się taką popularnością, że jakoś wymknęło nam się nawet to spod kontroli, prawda? Bo ja lista się rozrastała w takim tempie. Poszło 160 płócienne. Ale nikogo nie wyprosiliśmy, każdy mógł z nami pracować, a pracowaliśmy oczywiście też, tak jak powiedziałam, pod okiem naszych artystów, ale trzeba wymienić tutaj właśnie pana profesora Grzegorza Kalinowskiego z WSP, który w tym roku z nami był. Całe 4 dni. Tak, Asia, Basia, gdzieś Asia, Basia. Zaraz będziemy wołać. Asia Basia, która też właśnie koordynowała pracę naszych warsztatów. Mariusz Zawiślak. Tak, Mariusz Zawiślak. Ale też pani profesor Zdzisława Ludwinia, której też nie widzę. No dojedzie trochę później, przepraszała, więc też będzie, ale troszeczkę później. No i jeszcze pani Aneta. Pani Marta Saks. Marta Saks. Ale mówię o profesorce, która była i robiła kolegę. Pana Kalinowskiego. Aneta. Jaźwińska. Jaźwińska, właśnie. Dziękujemy za podpowiedź. Ja może teraz przeczytam naszych twórców i będę prosiła, żebyście wchodzili i się może pokazali tu państwu. Gabriele i Włodka już macie. Pana Grzegorza Kalinowskiego wspomnieliśmy, ale nie wiem, jest pan Grzegorz? Obiecał dojechać, ale nie ma. No niestety Mariusza Zawiślaka też nie ma, bo obowiązki jakieś tam rodzinne. Ania Kanclerz dotarła? Będzie. Będzie, dobrze. Henryka Dobrowolska, niech się nam pokaże. Henia. Gdzieś widziałam, ale udaje, że nie słyszę. Henia, chodź tu. Chodź tu się pokaż. Chodź nie wstydź się. Bardzo zdolna osoba, skromna, niezmiernie. Tu nie biją. Chodź pokaż się tutaj. Kasia Jóźwik, nasza kolejna zdolna osoba, która się chowa tam, ale myślę, że zdolna. Wspomniana Joanna Dasiak, zapraszamy. Wspominana Zdzisława Ludwinia, która dojedzie, ale pracę jej też możecie podziwiać. Teresa Urbanowska, czyli ja. Danuta, śpisy później. Danuta Kościukiewicz, podróżniczka z Sadownego, która do Sadownego przywędrowała z Bydgoszczy. Nie wiem, czy jest Renia Malinow. Nie ma. Nie ma. Waldemar Rogala. Najmłodszy nasz uczestnik, tak. Najmłodszy nasz uczestnik. 90 lat. Magdalena Czelej-Stelmach. Chodź, chodź tu do nas. Magdalena Czelej-Stelmach. Nie wiem, jak nazwiska nie przekręciłam. Roberta Marcinkowska, nasza kolejna wędrowniczka z Gniezna. Zawsze bardzo długo do nas nie jedzie. O, jest pan profesor. Jest pan profesor. Zapraszamy tutaj do siebie pana Grzegorza. Zapraszamy pana Grzegorza i panią Anetę tutaj do nas na chwileczkę. Pokażcie się, że nic nie oszukujemy. No takie tłumy, że się nie można... Chodźcie, 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 chodźcie. Mamy też dwie sympatyczne panie, mamy z córką Anię i Bożenę Nester. Przyjechały do nas z Górnego Śląska. Dolnego. Z Dolnego. Joasia Banasik, zapraszamy. Ma dzisiaj urodziny podobno, wróbelki śpiewały. Marta Saks, miejscowa prawie dziewczyna, jest czy nie ma? Jest. Marta Saks, zapraszamy. Jest kolejna bardzo zdolna dziewczyna i to tej pasza lokalna. Kolejny lokal, Bogdan Szyszkowski, odkrywa swoje talenty dopiero. Boguś, zapraszamy. Agnieszkę Szyszkowską. Przez przypadek nazwisko to samo. Zapraszamy. Dwie uczestniczki, które
no, wcześniej nam się, że tak powiem, musiały wybrać do domu. Daniela Żmuda, skąd Daniela jest? Z Polkowic. I Katarzyna Wojciechowska ze Świdnika. I jeszcze jest przesympatyczna nasza pani. W większości z Państwa być może znana. Doktor lokalny Anna Bożko. Czy ja kogoś pominęłam z Was, czy nie? Dobrze, dobrze. Ponieważ naszą siedzibą, lokalizacją, w której byliśmy, nocowaliśmy i przyjeżdżaliśmy do pałacu, są Urle. Miło nam powitać panią sołtys Urli, ale nie widzę, gdzie ją. Nowa sołtys była z nami też trochę, mam nadzieję, że częściej będzie gościła. No więc nie wiem, jeśli nie przywitałam kogoś, to przywitamy na pewno za chwilę, a teraz zapraszamy na górę, na koncert. A, dobra, okej. Ja jeszcze chciałam podziękować za to, że gromadził wokół siebie od tylu lat takich wspaniałych ludzi, że przez 10 lat słyszę, to już jest Magda ostatni raz, jak to robię, naprawdę. A dzieje się to ciągle, bo widać, że teraz to ludzie lgną do ciebie po prostu na tym kolejnym świecie. No to cieszę się. I nic się nie może odbyć takiego artystycznego bez ciebie, bez twoich działań, twojej energii, twojej pasji, twojego ciepła. I serdecznie ci za to dziękuję i my czujemy się zaszczyceni, że te wszystkie działania mogą odbywać się na terenie Pałacu Chrzęstym. No dobrze, to ja jeszcze. Przyjechały słoneczniki dla ciebie, Magdo, bo zawsze dostajemy od ciebie i tu kolega Waldemar popełnił takie słoneczniki specjalnie dla po ciebie. Nie, no ja daję teraz. Słuchajcie, moi drodzy, albo ja jeszcze chciałam skorzystać. Zawsze się. Bo ja mam jeszcze tak, kwiatek dla pana doktora. Tak, to drodzy Państwo, trudno w to uwierzyć, ale to naprawdę 60 lat pracy, prawda, panie doktorze? Twórczej, twórczej. Twórczej. Zakochanej Gabrysi. Dziękuję bardzo. Pan profesor, proszę bardzo, też oczywiście. Dla pani Henryki, proszę. Za powrót. Za powrót. A to Waldek w naszym imieniu za te słoneczniki. Słoneczniki. Ty i dla całego. Ja nigdy nie wiem. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze jak się zaczęło, to teraz się. Ale jeszcze jesteśmy w czasie. W czasie jesteśmy. Kogo szukać? To jest pani Henryka. Ale mów do ludzi trochę też. Weź no chłopie do ręki. To jest róża. Róża Pała. Róża Pała. Róża. O, super. Brawo. Proszę Państwa, nie koniec. Nie koniec. Jest z nami, jak się pani nazywa? Teresa Urbanowska. Nasza wspaniała. Przez wielkie W. Organizatorka, opiekunka, matka nasza, która ma serce na dłoni. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, żeby te czułości pociągnąć dalej, powiem tak, ja się osobiście
się bardzo cieszę, że 10 lat temu tutaj z częścią Państwa, na pewno z kilkoma osobami, że wspólnie gdzieś tam właśnie zaczynaliśmy te plenery. No i miło jest świętować to dziesięciolecie. Także gratulacje dla wszystkich Państwa, którzy uczestniczycie. Cieszę się, że Państwo czujecie klimat tego miejsca, to macie sympatię, że przyjeżdżacie, więc za wkład pracy, za serce, to wszystko, co robicie, serdecznie gratulacje. Ale by tak nie było, gdyby nie było takiego kierownictwa. O, i tutaj Magda świetnie to robi, a dla Państwa i dla najserdeczniejsze życzenia. Pani Gabriela, bardzo dziękuję. Pani kolejny przykład. Ja dzisiaj tyle dostałem, jak nigdy w życiu. Pani Tresko, i dla Pani za wkład pracy i kolejny przykład. Ja muszę jeszcze jedno zdanie o tej wystawie do Kordaju. Mówiliśmy. Dobrze. Czyli co? Zapraszamy na górę. Proszę Państwa. Malarski, koncert operowy. Tak też jest i w tym roku. Drodzy Państwo, to wszystko, co się dzieje, co teraz będzie się działo na naszej scenie, zawdzięczamy Wojtkowi Urbanowskiemu, który związany jest z Bydgoską Operą Nowa i to właśnie on zaprasza swoich przyjaciół, muzyków do Przemysznego. Mamy problemy ze światłem. Drodzy Państwo, a więc zapraszam już nie przedłużając. Wojtek Urbanowski, basbaryton, przy fortepianie Alicja Tarczykowska, Maria Gacińska-Sopran, Roxana Kowal-Urban-Sopran i Adriana Kudzińska-Mezzo-Sopran. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam. Zapowiem krótko, co zaśpiewamy. Będą to cztery pozycje. Pierwszą będzie pieśń Madrid w wykonaniu Roxany Korban. Jest to pieśń autorstwa Pauline Bardot.
Następnie będzie pieśń Latawica z cyklu Jaśkowa Dola, którą wykona Adrianna Żmudzińska, pieśń Stanisława Niewiadomskiego. Następnie zaśpiewam dla Państwa ja serenadę z Don Giovanniego De Vieni alla Finestra, czyli Podejść do okna z opery Don Giovanni, a następnie będzie pieśń Lied der Nachtigall, pieśń Słowika, Franza Grote, którą wykona Maria Gacińska. Zapraszamy. Pieśń Antonina Dworzaka z cyklu Cygańskie Melodie w wykonaniu Adrianny Zmudzińskiej. Następnie Adrianna oraz Maria wykonają duet Lakme i Maliki z opery Lakme, inaczej nazwany duetem kwiatów, aczkolwiek oficjalny tytuł to Vion Malika, Dyme Epe. Posiadłaś w tym fachu i dzięki, że... Dziękuję.
dziękuję. Cała przyjemność jest dla mnie zagrać z wami i dla państwa. Alicja jest z nami panią teraz w tym roku. Także dziękujemy bardzo. Piąty raz w ogóle. W ogóle. W tym roku. W ogóle. Dzięki serdeczne, dzięki za zaproszenie, dzięki, że mogliśmy tu być, dzięki mamo za organizację imprezy, że to już nasz 10 raz tutaj. No jakoś dzięki serdeczne, tak, i mamy tutaj gości, myślę, że nawet najspecjalniejszych może dzisiejszego. My też mamy podziękowania. Bardzo, bardzo dziękujemy artystom i my, artyści Pracowni Artystycznych Wyznań, które skupia nas Tereska od 10 lat, bardzo za to dziękujemy, a Wojtku, tobie dziękujemy za te piękne koncerty. Dziękujemy, że przez te 10 lat przywodzisz swoich przyjaciół, którzy z nami tutaj, przepraszam, oni występują, wysłuchamy. I tak trzymaj, i tak trzymaj Pracowni Artystycznych Wyzwań. Dziękuję, Wojtko. No, także bardzo dziękuję Gabrysiu i panu doktorowi również za całe serce ukazywane i za to, że jesteście. Dzięki serdeczne, oddaję i... Ale rozumiem, że to 100 lat do Glamamy było. Prawda? To, co zaśpiewaliście na koniec? Tak. No dobrze, wiecie co, podziękowań dużo. Czekamy na bis. Wiem, że Roxana spieszy się na pociąg. Ja tu poproszę Bogdana Szyszkowskiego, żeby się państwo zobaczyli, bo on będzie miał misję. Jakby się Boguś pokazał, gdzie jest. Szczęśliwiec. A teraz Adrianna, podnieś rękę, pokaż. Nie, Adrianna. Roxana, podnieś rękę, żeby on wiedział, o kogo chodzi. Także macie misję wspólną do spełnienia. A teraz czekamy na bis.